Piesku, co tu robisz? Też bierzesz udział w naszym wyzwaniu? Najważniejsza zasada to brak kolorów. Tylko czarny i biały. Zaczynamy poważną rozgrywkę. Główna nagroda to tylko t-shirt. Ale niestety obie dziewczyny chcą się dzisiaj ubrać na czarno. Hej, dosyć tego! Jeśli nie możecie się dogadać, poproście o pomoc. I zacznijcie wyzwanie! Chomiki będą idealne do tego wyzwania. Mamy czarnego i białego. Chodź do mnie, malutki. Jasia wybiera czarnego. W sumie biały nie jest taki zły. Dziewczyny znają już zasady wyzwania. Ich dzień będzie czarno-biały. Wybór ciuchów to najłatwiejsza część zadania. Każdy ma w szafie coś białego i czarnego. Nie musisz nawet znać się na modzie. Lilka potrzebuje dużo bieli. A Jasia czerni. Dziewczyny chyba są gotowe. Czas się ubrać. Najpierw ciemna stylówka. To dobrze wygląda. Jest na luzie i wygodnie. Idealnie na spacer. A poza tym czarny wyszczupla. A oto białe ubranie. Wygląda świeżo. Nie wygląda nawet jak królowa śniegu, ale jest całkiem stylowo. Dzięki czarnym ciuchom łatwiej jest wyglądać jak bad girl. Potrzebujesz rajstop, skórzanych shortów, skórzanej kurtki i kapelusza. Teraz jest gotowa na imprezę motocyklistów. Ale w białych ciuchach możesz wyglądać jak anioł. Będą też dobre na imprezę przebieraną. Dziewczyny znalazły idealne stylówki. Proste, ale fajne. Nawet do siebie pasują. I nie wdały się w ani jedną kłótnię. To duże osiągnięcie. A teraz remont. Ściągnij obraz ze ściany i przenieś kwiat. Żadna z tych rzeczy nie pasuje do ciemnego konceptu. Ciemna sofa i stolik się nadadzą. Ale czegoś tu brakuje. Dodajmy na sofie czarny koc. Idealnie! Dekoracje rozweselą ten pokój. Już nie wydaje się taki ponury. A teraz czeka cię ciężka praca, żeby stworzyć białe wnętrze. Jeśli ściany nie są wystarczająco jasne, użyj waty. Jakie fajne rozwiązanie! Zakryj część ściany puchatymi chmurkami. A resztę przykryj białym materiałem. Tiul i światełka LED-owe nadadzą wnętrzu atmosfery. O, idzie Jasia. Przyszła zobaczyć mój pokój. Nie ma tu miejsca dla nas dwóch. Zamień krzesło na wygodną kanapę. Zakryj ją białym prześcieradłem. I przyozdób poduszkami. Dodaj dekoracje. Tak jest! Pokój tego małego aniołka jest gotowy. W tym jasnym wnętrzu wychodzą świetne selfie. Czarny pokój też jest super. Jaki fajny styl! A może nasi obserwatorzy wybiorą, który pokój jest lepszy? Daj nam znać w komentarzach i niech wygra najlepszy. Ale czarno-biały challenge to nie tylko ciuchy i wnętrza. Musimy zrobić fryzury, paznokcie i makijaż. Zaczyna biały i ma nadzieję, że wygra. Zrób delikatne fale. To bardzo słodka fryzura. Idealna na dziś. Udekoruj ją perłową spinką, a wieczorny make-up będzie bardzo błyszczący. Nie, nie, żadnych kolorów. Potrzebujesz tylko białych cieni do powiek. Ten kolor optycznie powiększa oko. Pięknie! Trochę białych koralików też się przyda. Perłowy eyeliner jest bardzo unikatowy.
A co zrobi nasza czarna dama? Jasia robi się poważna. Kolorowa odżywka szybko zamieni blondynkę w brunetkę. Kiedy farba będzie robić swoje, Jasia może pomalować sobie paznokcie. Wybór jest prosty. Czarny lakier. Włosy są gotowe. Pozostało tylko kilka szczegółów. Czarna szminka. Ciemne cienie. A może coś jeszcze? Dopełnij ten look czarnym, zmywalnym tatuażem. Przyłóż obrazek do ręki, namocz go mokrym wacikiem i ściągnij. A teraz ruszaj na podbój świata. Dziewczynom chyba podobają się nowe stylówki. Spójrz na ten kontrast. Biała henna? Super! Challenge idzie świetnie. Nie zapomnijcie zrobić fotek. Dobrze się przygotujcie. Zadzwońcie po psiapsiułki i pozujcie. Dramatyczna poza. A teraz stoickie miny. I powstanie super fajna biało-czarna sesja. To jest właśnie magia monochromu. Wyzwania są fajne, ale czas na przekąskę. Co to za dźwięk? Czy to myszy? Tak, tu jest mała biała myszka. Lilko, jesz chipsy? To nie w porządku. Challenge nadal trwa. Czarny i biały, więc jedzenie też musi pasować. Oczywiście będzie ciężko, ale da się to zrobić. Nie będziemy głodne. Na pewno łatwo jest zrobić czarne i białe chipsy. To dziwne produkty. Ale można zrobić z nich coś pysznego. Wylej mleko z kokosa. Możesz je wypić, jeśli chcesz. Jest białe, więc będzie pasować. Jako czarnej przekąski użyj zasuszonych alg. Jasia wykrawa z noli kółka. Jeszcze nie wyglądają apetycznie, ale będą pyszne. Weź miąższ z kokosa. Pokrój go w cienkie plasterki. I zakryj blachę papierem do pieczenia. Zanurz nori w sosie sojowym i wyłóż je na papierze. Wypiecz też kokosa. Włóż smakołyk do piekarnika. A teraz zrobimy odświeżające koktajle. Okrój skórkę cytryny. Zasyp ją cukrem i rozgnieć, żeby powstał sok. Bazą czarnego napoju będzie mocne espresso. Posmaruj cytrynę mlekiem kokosowym. Dodaj lody do gorącej kawy. Czarne lody oczywiście, żeby nie łamać zasad. Super, czarne affogato. To lekko gotyckie, ale na pewno pyszne. Trochę kostek lodu w napoju. I bita śmietana na koniec. Nie zapomnij przyozdobić napojów. Do szejka użyj wiórek kokosowych, a do kawy gorzkiej czekolady. Możesz też zrobić desery. Zanurz lizaki w roztopionej gorzkiej i białej czekoladzie. Możesz włożyć je w banana, żeby polewa szybciej zastygła. I deser wygląda o wiele ładniej. Pospieszcie się i spróbujcie tych czarnych i białych pyszności. Chipsów i napojów. Impreza to idealne zwieńczenie każdego wyzwania. Może zaprosicie koleżanki? Tylko przypomnijcie im o dress-codzie imprezy. Jest prosty. Czarno albo biało. Ale dziewczyny poszły o krok dalej i zrobiły prawdziwą, kostiumową imprezę. Makijaż, dodatki, wszystkie pięknie wyglądają. Nie zapomnijmy o jedzeniu. Napoje, przekąski i czarno-białe chipsy. Zajęły nam tylko kilka minut i teraz nasi goście mają fajne przysmaki. Który kolor wolisz? Czarny czy biały? Chcesz zobaczyć inne kolory w wyzwaniach? Jakie? Daj nam znać w komentarzach. Podobał Ci się nasz filmik? Daj nam lajka i subskrybuj nasz kanał. Kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić kolejnych filmików od Trum Trum.